Bardzo serdecznie witam wszystkich zebranych i przybyłych na dzisiejszą uroczystość. Budynek po byłej szkole podstawowej w Maniach od kilkunastu lat stał jako pusty, nieużywany, więc pojawił się pomysł, żeby spróbować pozyskać pieniądze Unii Europejskiej i się udało. Napisaliśmy dobry projekt, który został pozytywnie oceniony przez Urząd Marszałkowski i w sumie otrzymaliśmy ponad 2 miliony 800 tysięcy dofinansowania na to zadanie. W sumie zainwestowaliśmy grubo ponad 3 miliony w ten piękny obiekt. No bym powiedział, że to są standardy już naprawdę europejskie. To jest nowa placówka, powstała z powodu zmian w przepisach ustawy, która już od 2020 roku będzie wymagała, że takie domy będą mogły być tylko 14-osobowe. Placówka w Komarnie nie spełniała standardu po tym okresie 30 wychowanków, także od tego momentu podjęliśmy taką decyzję, że dzielimy Komarno i zostajemy przy 14 w Komarnie i powstaje nowa z wykorzystaniem środków unijnych. Placówka w Maniach. Życie przebiega już od 1 marca, tak? Wychowankowie, którzy trafili tutaj do domu, trafili z Komarna, chodzą do szkoły w Rogoźnicy, czują się dobrze, czują się tak jak już we własnym domu, także jest chyba, są zadowoleni. Tak jak mówiłem, dom jest duży, ale też i przestrzenny, pokoje są dwuosobowe z łazienkami, wykorzystana została też cała infrastruktura tutaj do otoczenia, boisko, scena, altanka, budynki gospodarcze, mieszkania dwa chronione, które wykorzystane będą dla przyszłych wychowanków. Także myślę, że budynek, który niszczał do tej pory, stał się, że tak powiem, jakąś tam wizytówką tej miejscowości. Jak wygląda? Ma ściany pomarańczowe. No i miękkie łóżka dwa. No i jest fajnie po prostu tutaj. Tak, to są standardy naprawdę najwyższe europejskie standardy dla tego typu placówek opiekuńczo-wychowawczych. Powiedzmy sobie szczerze, oczywiście te osoby potrzebują najlepszej i opieki, najlepszego przystosowania na przyszłość do życia wśród społeczeństwa.